No witam, poskładałem to do kupy, wszystko mi weszło, tak jak ma być. Tutaj już przerobiłem ten filtr końcowy, jak widać. Dojdzie jeszcze ta dmuchawka, ona ma regulację, także dorobię jeszcze układ regulacji temperatury, po prostu czujnik na radiatorze końcówki, ale znalazłem taki motyw, że przewody na rdzeniu, ktoś dowalił na tą końcówkę zbyt dużo mocy. Albo ze starości. One spróchniały. Trzeba przewinąć ten transformatorek, bo sygnał, zaraz ja wam bym pokazał, ale już go rozlutowałem. Sygnał sprawdzałem, wszędzie tutaj obciążenie te dopasowujące, napięcie, pomiar i tu mamy sygnał już super. Na transformatorze, a już na bazach niczego nie mamy, nie? Tranzystory o dziwo przeżyły. Jeszcze to się okaże, czy do końca to przeżyły te tranzystory, bo miernik pokazuje, że są ok, ale no zobaczymy, jak to będzie pod obciążeniem, nie? Pod WC. Tu mam jak zwykle woltomierz podpięty, sztuczne obciążenie, pod niego już z tyłu są wyprowadzenia i dojście. No poskładałem go całego do kupy. I teraz zamierzam wylutować ten transformatorek, żeby go po prostu odnowić, no, bo ma zwarcie. No dobra, ok. Jak będzie widać coś, to będzie widać. Spróbujmy go stąd ruszyć. To jest, ktoś już tutaj lutował, kilka kondensatorów, patrzę, wybierał. Zamiast do masy, to między bazami, nie? I tutaj to rozgrzać, to będzie kłopot, ale my to robimy. Trochę wrzucę tutaj telefonii. Podniesione, to teraz druga, to już będzie łatwiej, bo druga jest zamocowana tylko na rezystorze i kondensatorze do masy. O, i rezystor. Ok. Teraz tak, tu mamy masę. Mamy rezystor do masy i tu lejki. I dobra, transformator wyjęty. Zaraz będziemy go odwijać, bo tu jest stopiony całkowicie i ma przebicie, nie? Nie wiem, zaraz nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest poziom mocy końcówki, a tutaj będzie widmo. Tylko jakoś tutaj, żeby mógł to postawić, żeby to było widać. Tutaj jest za nisko. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie mam gdzie kamery postawić na razie. Także zaraz, momencik. No dobra, będzie tak. Może coś tutaj zobaczycie. Najbardziej na tym wskaźnik. Będziemy stroić. Tutaj mamy po kolei kondensatorki ustawione. Tutaj na wejściu sygnał jest. W tej chwili 1,5. 8 watów idzie na wejście. I
dobre, stroimy na max sygnału na razie. Bateria sprawna. Włączmy go. Mamy sygnał na 2,5. Na do 30 skala, 7 V na antenie na razie. Troszeczkę rośnie już za mało. 220 pico. To jest 12 pico. Pico. Dobra, podstawmy na początek 220 pico. Spadnie. Delikatnie 100 pico. Wzrosło, ale nie dużo. Setka. Okej. Czyli musimy znaleźć 120 pico. 180 zobaczmy. Nadajnik daje w tej chwili ile? 8 W. Robi się indukcja. Musimy skrócić nóżki. Okej, 180 poszło ładnie do góry. Super. Wyłączmy go, podlutujmy go tutaj. Okej, teraz zobaczmy co się dzieje. 10 V. 12 pico, dołóżmy jeszcze 12 pico, sprawdźmy co będzie. Nie ma różnicy. Troszeczkę wzrosło. Zaraz podstawimy jeszcze taki trymer malutki, powietrzny, żeby to sprawdzić. Na razie na małej mocy 47 pico. Ładnie poszło raz.
do ponad 200 watów poszło raz. Mamy, sprawdźmy. 47 jeszcze rośnie. W tę stronę maleje. Dobra. Czyli teraz jeszcze jedna rzecz. 220 na wejście i na sumator. Kurde, gdzie on był? Jest. O! Miodzio. Miodzio. Ładnie idzie już. Teraz jeszcze zróbmy. Tak. Już jest za duży. Dobra, wyłączmy. Podrutujmy tego jeszcze. Włączam teraz, co jest? 68. 68 włączam. I jedziemy dalej. Teraz podsuniemy go trochę po ścieżce. Zobaczcie, tutaj jeszcze więcej. 80. Jeszcze bliżej masy. Tu już jest bliżej bazy, nie masy. Tu mam 90. Tu w tym miejscu. Siedemdziesiąt. Osiemdziesiąt. Dziewięćdziesiąt. Jeszcze bliżej masy. 82, już za daleko, czyli w tym miejscu. Dobra, wyłączmy, podstawmy go tu. Musimy złapać ten rezonans, nie? Ten, żeby baza tranzystora wpadła w rezonans, a nie się kończyło na samym trymerze, nie? Też trzeba delikatnie stocyno, bo jak dołożymy to za dużo, to się ustroi. Dobra, włączam teraz. Co mamy? 82. W którą stronę? W jedną czy w drugą? Dobra. Kolejne. 47 pico i dostawmy go do samej bazy. Zobaczmy, co się będzie działo. O, 90. Idzie. Czyli dajmy jeszcze setkę. 12. Zobaczymy, czy przy setce spadnie, czy urośnie. Urosło. Czyli mamy jeszcze 150 pico jeszcze dołożyć do bazy. Dobra, czyli tak, podrutujmy to setkę jeszcze tu. Setkę na krótkich nóżkach. I zaraz powstanie falowód. Ktoś tutaj ją nieźle demontował, patrzę, że to kilka tam sadołków było wyjętych w ogóle.
Let's go. 92. 92 V. Dołóżmy jeszcze teraz trymer, znaczy trymer 12 pico. Sprawdzimy, czy jest taka możliwość. Jeszcze rośnie. Czyli jeszcze sprawdźmy o ile. To mi to. 47 pico. Jeszcze idzie. Nie idzie, nie idzie jeszcze. Ja muszę widzieć wskazówkę. Się robi delikatnie letnia. Nie, tu jeszcze zróbmy. Ok, 47 poszło. Zobaczmy jeszcze setkę. Miałem setkę. O, przez tubie już spada. A nie, rośnie. Dobra, a przy prawej? Rośnie. Zmienimy zakres miernika. Ok, czyli jedziemy dalej. Wyłączmy, podlutujmy setkę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Włączmy 30, tak? Voltów. I dolutujmy tutaj. Tu nie, tu spada. Dobra, ok. Wyłączam. Jedziemy. 30. Pasuje. Dokładamy kolejny. Teraz pod drugą. Dobra, weźmy jeszcze jedną setkę. Zaraz trafimy w ten rezonans, jak to z uruchomieniem, znaczy z tym z obciążeniem jeszcze nie gorące mocno. Poczmy się trochę. Pięknie, poszło moc.
52. Dobra, wyłączmy. Gorąco mocno, ale już o idzie. Weźmy teraz jeszcze tak, jeszcze spróbujmy wyłożyć mi tutaj. O, już idzie, już moc idzie, 50 V idzie, 45 V w tej chwili idzie. Także kolejne jeszcze falowód będzie dołożony i tu, w tym miejscu przed bazą jest po prostu całe strojenie i tutaj obwód wejściowy i dopasowanie SWR. SWR musimy patrzeć tu. W tej chwili poziom sygnału, jak widać, taki malutki, jak rozkręcę tu do końca, to już ta końcówka będzie miała pewnie z 200 W w tej chwili. W tej chwili na niskim natężeniu, że tak powiem, pola. Mam miernik na 100, mam 42 W. No, cały dzień, ale w końcu końcówka zapracowała. Jeszcze jeden kondensator, który muszę podlutować tutaj w tym miejscu, obok tego. I zaraz Wam pokażę, jak już podlutuję ten kondensator, jak tu w szczyptach mam. Pokażę Wam, jak to zatrybiło. Nareszcie, że tak powiem. Się mordowałem cały dzień, żeby ją zestroić. No, było troszeczkę, tutaj było też odstrojone, był ten przepalony drucik wewnątrz, ktoś tu na nią dowalił niesamowicie dużo mocy po prostu. Tranzystory są sprawne, także nic się tu nie dzieje. Jedno sztuczne obciążenie, jedno moje posadziłem. Musiałem się zaopatrzyć właśnie jeden rezystor, stąd zapożyczyłem, że tak powiem. Złożyłem drugie sztuczne obciążenie. Ono jest teraz zimne, bo wiatrak, turbina na tym chodzi. Po prostu konieczność. Przy tych mocach to jest naprawdę jest konieczność. Przewód się grzeje, musiałem dodatkowo izolację tutaj naciągnąć. No i co? No, miernik na 300 V. Chciałbym powiedzieć, że się skończył, ale się nie skończył, bo już raz się udało mi mierzyć prąd powyżej 500 W na antenie, także napięcie, nie prąd, sorry, napięcie. Dobra, ja tylko podstawię jeszcze ten kondensatorek, tak jak on tu ma być i zaraz włączamy i efekt końcowy, nie? Musiałem tak, jeszcze filtr jeszcze raz przerabiać, bo wykręcać, bo blokowało, co blokowało? Blokowało wejście drugie. Wejście drugie blokowało nam mi sygnał i do 100 W dociskała końcówka i koniec. Do 100 W z 22 W, tam niecałe 30 W puszczałem, to na maksa to miała 100 W, a w tej chwili ma już no trochę więcej. Nie no, już jest wyżyłowana na maksa. No, jeszcze podstawię ten kondensatorek, także tam, ile tam z niej wyjdzie, 300 wyjdzie, ale to tak 300 już przetwornica się gorąca robi, także to już jest tak, no jej dość. Zaraz będziemy odpalać ten sprzęt, nie? No, maleńka, pokaż co potrafisz. Jeszcze raz. Idzie częstotliwość nadajnika. Ona ma tutaj sztuczny obciążnik, obciążenie sztuczne, także może pracować nadajnik z wyłączoną końcówką, nie? Dobra, zaraz tutaj dojdzie. FD, VFD.
Zaraz moc pójdzie. Co my tu na nią? O, 32 W na nią pchamy już. Teraz tak, sztuczne obciążenie. Musi być rozruch. Tu mamy miernik już podpięty, ustawiony na 300 V. Na stoł ustawię. Nie no, na 300 ustawię, bo go wygina. Dobra, ruszyła na nawiewy. Musi się rozpędzić. Tu mi szumi analizatorek. Zaraz to tutaj troszeczkę. Dobra. I teraz tak, napięcie na końcówkę. 27 i 28 V prawie. O kurwa. No i się rozpędził. I zobaczcie, co na mierniku jest. 100 V poszło do końca. Ta skala do 300, nie? Mamy 120 V. No to kręcimy. Teraz troszeczkę musimy zmniejszyć, żeby nie do końca dawać nadajnik, bo już on zaczyna dusić. Mamy 125 V. 125 V. I jak przeliczałem na tym obciążeniu, na tym nowym obciążeniu, to 125 razy 125 podzielić przez 100 to jest 156 W. I ni hu hu więcej. Ale to już jest za filtrem. Pamiętajmy, że filtr to jest praktycznie 20% czystego sygnału, nie? Tu mam ten sygnał, bo w tej chwili koder stereo jest włączony. Wyłączmy stereo. I ślicznie jest. Piękny sygnał. 125 V. I tak się zastanawiam, czy nie wymienić tych BLV25 na te nowe. Może coś by i poszło więcej. Ale one się dosłownie, się letni robi ten radiator bez nawiewu, nie? Na razie. To jest kolektor. Kurwa, gryzie. Znaczy piecze. Jeszcze jeden motyw zrobimy. Zobaczymy, ile wytrzymają te tranzystory, nie? 156 W. Nie wiem, no co tu. Nie będę aż tak kombinował. Ale sprawdzić można, nie? No dobra. Stop. Stop. I wyciszmy ten wiatrak. Nie, niech jeszcze trochę pochłodzi, bo rezystor 400 W, a kurde, jest tak, że się robi gorący cholernie, no. Niech jeszcze trochę pochłodzi go. No, udało mi się ją zestroić na 300 V, także zaraz będziemy przeliczać, a na razie podkręcamy. Zaraz jeszcze raz ją odpalimy. Niech sobie się chłodzi te sztuczne obciążenie, bo ono tak wpiernicz dostaje, że masakra. Dzisiaj przez pół dnia. Ale się syf mi zrobił.
292 V wywaliła. Miałem kłopot tutaj właśnie 150 W i koniec, a w tej chwili idzie kurde pod 300 prawie. 260, 280. Spróbujmy ją skręcić. Jeszcze tutaj dojdzie jeden stabilizator. Jeszcze jutro jeden dzień będzie poświęcony na regulację, na wstawienie turbiny właśnie, bo ona ma regulację też obrotów, nie? Trzeba wstawić termik, zapiąć na radiator. On się mocno nie nagrzewa, ale przy ciągłej pracy musi być konieczność, musi być turbinka. Teraz skręcimy. I będzie jeszcze jedno odpalenie. No, wszystko będzie to tak wyglądać, tylko jeszcze tutaj dojdzie jeden układ stabilizatora na 12 V do zasilenia tej turbiny. I ta turbina będzie przykręcona właśnie do tego deklatu na górze. I co tu jeszcze? No, czujnik temperatury dojdzie, bo jest możliwość po tę turbinkę dojść z czujnikiem temperatury. Tu mam wyprowadzone właśnie zasilanie na ten cały układ. Ten układ będzie zamontowany tutaj z brzegu. Filtr Pi, końcówka mocy, zasilacz, wszystko weszło. Przydałoby się, wiesz, co tu jeszcze by się przydało? Tu by się koniecznie przydał wskaźnik, który pokaże nam SWR i pokaże nam moc. Tutaj podpinany pod wyjście filtra Pi. Bezpośrednio można byłoby drugi wskaźniczek tutaj jeszcze by pewnie wszedł, no by wszedł z bólem, ale by wszedł i poziom mocy po prostu wyjściowej. Ja tu mam podpięte sztuczne obciążenie z wentylacją, z wiatrakiem, zapożyczyłem ten wiatrak i miernik poziomu w voltach i zaraz to odpalimy. No dobra, ostatnie 5 minut filmu, 10 minut filmu, odpalamy sprzęta, a w stereo, 100 MHz się odpaliło, zaraz tutaj pójdzie moc, sprawdźmy tylko napięcie na końcówkę, ok, AFC rośnie, czyli jedzie nam synteza, musi verikap, znaczy. I teraz tak, poziom mocy, zobacz, bez włączonej końcówki RFT, czyli RFI, czyli SWR, już poszła moc, bo już słyszę na analizatorze, że już poszła moc, tylko że moc poszła na samą końcówkę, nie? Tutaj mamy jakieś przybicia, ale czemuż takie? No dobra, poszła moc, 32 W. Odpalmy końcówkę. Aha, może byśmy tak włączyli przetwornicę. Ok. Odpalmy końcówkę. Poszło napięcie. I mamy. Teraz momencik, bo tutaj coś się zniechało. Moment, wyłączmy ją. Jeszcze raz poszła wskazówka. Mamy 160, 70, 180, 84, no 184 V. Przeliczmy to teraz. 184 razy 0, ile tam był ten współczynnik? 74 weźmy, nie? To równa się 136, 136 razy 136 turbina. Kurde, zagotuję. Zapomniałem nawiewu na. Kurde, jaki gorący. Zaraz ruszy. Dobra, 136 razy 136. 184 podzielić przez 100 ohm. 184 W. Coś źle policzyłem, kurde. 200, a już mam 200.
180 V. 100. O... Jak tu z napięciem? Spadło. Na przetwornicy spadło na 26 V. Dobra. A tu jeszcze możemy chyba trochę podkręcić ją. Czyli ciągnie z tej przetwornicy. Ona 700 W, ale ciągnie. Trzeba tutaj będzie zaraz robić te nawiewy. Konieczność. 180 V. 180 razy 0,74 133 i 2 133,2 razy 133,2 razy podzielić przez 100 177 watów. Kurde, coś źle liczę. 180 voltów. 180 V. A przeliczmy po swojemu. 180 razy 180 podzielić przez 100 razy 0,74. Kurde. Jeszcze raz. 180 razy 180 podzielić przez 100 razy 0,74. 239 W. No, teraz jest dobrze. Coś tu rośnie? Nie, stabilnie stoi. 239,7. 239 W z niej idzie, no. Zaraz zobaczymy, czy to już jest koniec, bo to jeszcze jest regulacja, nie? Koniec. To już jest max. Możemy sobie zmniejszyć, jak widać, tym kręcąc. Właśnie spada moc. Możemy zjechać, nie? O, prawie do... Oj, koniec. Do... Jakie tu napięcie mamy? Tu mamy 100... 100? 200, 300, czyli mamy 80... 50, 60, 70... 50, 60, 70, 85 V. 85 V razy 85 podzielić przez 100 razy 0,74. 53 W. Do 53 W możemy zjechać tym pokrętłem. Od 53 do 239 W możemy dać czadu na niej. Rośnie. Max. No, 175 V, no. Tak wygląda sygnał. Tylko, że jesteśmy tutaj bardzo blisko. Zaraz ja tutaj spróbuję to gumikiem zjechać. Kurde, monitor zaczyna się krzaczyć za blisko. Jakieś przebicia dziwne na monitor idą. Trochę zniekształca ten obraz. Dobra, nie ma co tutaj szaleć. Wyłączamy i jeszcze zostało zrobić ten stabilizator do turbinki, nie? Obrotów. Ale obciąża przetwornicę. Zobacz. 126. 127. Pójdzie moc na maksa. Kurde, jak trzymam uziemienie, to idzie większa moc. Trzeba to konkretnie uziemić. Jak ręką trzymam o taką zaobudowę. Nie, to jest to samo. Przed chwileczką jeszcze troszeczkę poszło, nie wiem czemu. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie moich marudzenia mojego. O, spadła. Przetwornica 126 V tylko idzie z niej. Dobra. Koniec tego dobroci. Pozdrawiam i do następnych filmów. I na koniec pokażmy, jak wygląda sygnał na analizatorze.
tak jest w mono, tak jest w stereo. Troszeczkę może przyspieszę ten tempo, zmniejszymy to powiększenie. Mono, stereo. To 90 V.